Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Uncharted 2 Among Thieves. Jesteśmy tutaj tuż po strzelaninie i musimy teraz otworzyć to przejście, które prawdopodobnie prowadzi do tajnego przejścia do Szambali. O tym nam mówił Schaffer, który niestety zginął ostatnio, więc sprawdzimy, czy mówił prawdę. Tu jest. Spróbujmy to otworzyć. To jest to. Wiedziałem. Dobra, to nie wszystko. Trzeba jeszcze to przesunąć najwyraźniej. Okej. Okej, no i popchnijmy to i zobaczymy, co się stanie. Staraj się! Zro to. Latarnią najciemniej. Chodź! Tędy! Myślę, okay. Że może tu być krótsza droga na dół. Jeśli nie pamiętacie, to już tam byliśmy. W poprzednim odcinku bodajże. Więc... Wow! Przynajmniej mają co robić. Już stwory sobie znalazły zajęcie. Widziałeś? Cofnij się. Dobra, na szczęście nas nie zauważyły, więc możemy tutaj zejść na dół. I oby tak zostało, że nas nie zauważą. Przechodzimy tutaj po tej drabince. Padnij! Aj, już są przeciwnicy. Za wiele spokoju nie mogło być, co? Dobra. Rzucę może ci tutaj niespodziankę w postaci granata. Dobra. I co, to wszyscy? Chyba coś jeszcze słyszałem. Ajajaj, no właśnie. Szybciej, szybciej. Dobra. Trochę za bardzo, za szybko do przodu wyszedłem. Dobra, teraz tam drugiego jeszcze. Kurczę, tutaj przyszedł. No, wychyl się. Zrobisz to czy nie? Ajajaj. Te granaty są naprawdę uprzykrzające życie. No. Dobra. Trafię go. Jeszcze trochę. Dobra. Udało się. No dobra, ruszamy. Zaraz załatwimy tego ostatniego. Dobrze. Udało się. Jeszcze ktoś tu będzie, czy nie? Burzą ścianę! Gdzie, kurczę? Nie żartujcie. Aj. Dobra, to już się dowiedziałem, gdzie. Dobra, trochę poturbowałem go, ale sam też ledwie żyje. No nie, tylko nie granat. Ajajaj. Dobra. Dobijmy go już. Udało się. Przechodzimy więc dalej. Bardzo ładnie. No ale ja chcę z powrotem karabin, więc wrócę się po niego właśnie. I teraz możemy wchodzić na górę. Najwyraźniej tutaj chyba otworzyli przejście jakieś. Coś tutaj Elena mówiła. Znaczy Nathan mówił, że burzą ścianę. O właśnie. Dzięki za linę, chłopcy. Mam nadzieję, że nas tutaj nie ma nic strasznego. Opuścili nam tutaj linę. Po czysto, idziemy. No i jest przejście. Tak więc wejdziemy tutaj i zobaczymy, czy rzeczywiście tam jest Szambala. Gdzieś pod ziemią. Trochę to by było dziwne, ale kto wie. Tędy przejdę? No, raczej nie. Tutaj muszę schodzić. No dobra. Wygląda ciekawie. Czuję to. Nate, obyś czuł dobrze. Tu są jakieś drzwi. Potrzebuję pomocy. Okej.
Dobra, wspólnie z Eleną otworzymy to chyba. Mam nadzieję przynajmniej taką. W porządku. Jazda. No i co my tu mamy? To tu, Eleno. Tajemne wejście do Szambali. Mam taką nadzieję. Nate? Ta. Nic nie widzę. Ja też nie. Jeśli muszę wejść na kolejną ścianę... Rozglądaj się. Musi tu być jakaś podpowiedź. Jesteś pewien, że to tu? Musi być. Czegoś nie widzimy. No, tylko czego? Oho. Pewnie jest tutaj coś jeszcze. No właśnie. Tak jest. A więc chodziło o to. Co? Patrz. Podejdźmy do tego. Sukinsyn. Co teraz zrobimy? Trzymaj się za mną. Rzuć broń! Ale już! Nie podchodzić! Cholera. Powinienem sam cię zabić, kiedy miałem szansę. Nie popełnię tego błędu ponownie. Cofnij się! Pociągnij za spust, mała. Sprawdź, ile pożyjesz. A teraz otworzysz mi wrota do Szambali. Idź do diabła. Zna pan historię, panie Drake? Coś tam liznąłem. Chingis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Wszyscy byli wielkimi ludźmi. Jednak jak się wybili? Na pewno mi powiesz. Mieli dość woli, by zrobić to, czego nie potrafili inni. Uczucie to wróg. Litość nas pokona. Więc, jeśli nie chcecie nadwyrężać mojej cierpliwości, rzućcie broń! Zrób to. Kopnąć je. Dobra. Wystawiliście mnie na próbę. Teraz ja sprawdzę was. Zabicie nas nic ci nie da. Zabicie jego owszem, ale ciebie... Skrzywcią, a w niczym ci nie pomogę. Czyli wychodzi na to, że jest pat. Chyba, że... postawię na planszy nowego pionka. Dajcie ją tu! Zabieraj ode mnie te łapy. Teraz na jednej przeprowadzimy lekcję, zaś druga będzie dla ciebie zachętą do współpracy. Wybieraj. To jakaś bzdura, Nate. Nie graj w jego grę. Chcesz pomocy? Wypuść je. To nie są negocjacje! Którą wolisz poświęcić, a którą uratować? Chcesz tę? Chcesz ją ocalić, a może tamtą? Dobra, wiesz co? Dość tych bzdur. Daruj sobie! Zrobię, co chcesz. Spokojnie. Ej, dupku, daj zapalniczkę.
wiedzieć. Znajdźcie drogę i naprawcie to! Zabierzcie go ze sobą. Może teraz coś zrobicie dobrze. A, panie Drake. Proszę bez sztuczek. Proszę przodem. Ty zdradziecki sukinsynu. Ta, uczyłem się od najlepszych, co nie? Ruszać się. No chodź, panie, przodem. Ta, wielki facet ze spluwą, co? No więc dość nieoczekiwanie będziemy musieli tutaj współpracować z Flynnem po raz kolejny, tak jak na początku gry. Tylko, że teraz jesteśmy do tego zmuszeni. No niestety, zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby pomóc tutaj Lazarewiczowi. Nie odchodź. Spróbuj. Nie mamy za bardzo wyboru. Nie mamy za bardzo wyboru, bo może skrzywdzić Elenę albo Chloe. Do czego oczywiście Nathan nie chce dopuścić. Tak więc na razie nie pozostaje nam nic innego, tylko ruszać przodem. Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Dokładnie. Podsadź mnie, stary. No i proszę. Uważajcie, to na rzut kamieniem. Ej, przepraszam. Dobra. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Nie, czekaj na mnie! Co za idiota. Super. Co jest, stary? Nie ufasz mi? Dobra, nie ma wyjścia, musimy skoczyć. Widzisz, trzeba było mi zaufać, stary. Proszę, skarbeńku. Dawaj, ty pierwszy. Dobra, tchórzu, jeszcze się z tego policzę. Lepiej, żebyś nie prowadził mnie w ślepy zaułek. To tędy. Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha. Kto nie przeciśnie, ten nie przeciśnie. Dobra, to pewnie zrzucimy na dół. Spróbujmy. Zobaczymy, co się stanie. No, chyba samemu tego nie zrobimy. Ajaj. No, jeszcze trochę. Okej, praca zespołowa. Jak za starych czasów, co? A daj spokój. Dobra, przejdziemy tędy w takim razie. Teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Jest jakiś wózek. Skąd się tu wziął ten wózek? Kogo to obchodzi? Musimy dostać się na górę. Przesuniemy go. Nie, pomóż mi pchać. Dobra. Dzięki temu dostaniemy się tutaj na górę. I zobaczymy, co tam znajdziemy. Proszę, pomnik twojej matki. Dobra, tu jest przejście. A ten Flynn już mnie zaczyna irytować. Trzeba się go będzie szybko pozbyć. Jak tylko będzie jakaś okazja. Dobra, jesteśmy tutaj. Bardzo śmieszne, naprawdę. Mam nadzieję, że dasz radę przeskoczyć sama, bo ja ci na pewno nie pomogę. Podziwiajmy, jak to robi. Jak ty dasz radę, to i ja. Pomóż trochę, nieważne. Żartowałem. Widać tutaj cały czas docinki pomiędzy obiema postaciami. Dobra, tędy przejdziemy? Chyba raczej nie. Chyba, że razem. Aha. Dobra, otwierajmy. Wiecie, jak to mówię. Za drzwiami są kolejne drzwi. Dobra, przyda się dziennik teraz. Dobra, więc co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj tu. Jak zwykle ja się tym zajmę. Zrobiłbyś to? Czekaj. Co? Te symbole. Znam je. A no właśnie, są symbole po raz kolejny. One były... One są tutaj. Dobra. Sprawdźmy to. Tu jest coś takiego. Tak jest, dobrze myślałem. Czyli sprawdźmy ten symbol najpierw.
Okej, okay, i to jest ten symbol w tym kwadracie na prawej kartce, jeśli nie widzicie. A na górze mamy te symbole, które są jeszcze wyżej. I musimy je zapewne w tej kolejności tutaj ustawić. Zaraz się postaramy to zrobić. No, wyżej. Dobra. Taka mała książeczka, takie wielkie tuby. Sprawdźmy jeszcze raz. Czyli najpierw ten symbol. Aha, to już jest, dobra. Teraz kolejny. Okej, to poszukajmy takiego. Wow, całkiem to spore, naprawdę. Świat się kręci, a ja zapuszczam korzenie. Czekaj, próbuję się skupić. Kurczę, który to był symbol, bo już nie pamiętam. To chyba ten? Nie, to jest ten sam. Czekajcie, muszę jeszcze raz sprawdzić. Aha, dobra, jeszcze inny. Dobra, to będzie raczej to. Dobrze myślę? No chyba raczej tak. Okej, okay, a więc teraz sprawdzamy ostatnie. Postaramy się poszukać tego symbolu, który też był w pamiętniku Drake'a. No Stary, wiem, że gdzie muszę ta? przekręcić walce. Lecemy w górę. Psz, Zaręcz dawno się się tam. zorientowałem. Flynn, zrób mi przysługę i odstrzel mi uszy. Błagam. Dobra, to chyba jest to. No na to wygląda. Tak więc tutaj zrobiliśmy raczej wszystko. Teraz pozostaje tylko udać się na drugą stronę i tam też przekręcić te walce, żeby symbole były w odpowiedniej kolejności. I miejmy nadzieję, że dobrze właśnie myślę i coś się stanie. Dobra. A więc teraz interesuje nas lewa kartka. I sprawdźmy najpierw ten symbol po lewej. To jest ten chyba, tak? Na to wygląda. Dobrze, a więc podchodzimy do kolejnego walca i sprawdźmy drugi symbol. Aha, dobra. Poszukam go. To jest chyba to. Tak jest. Co wypływa z podłogi? Dobra, teraz z tym głupkiem będziemy musieli Chodź, przesunąć przydaj to. się do czegoś. No dawaj, dawaj. Nie mamy całego dnia. Co my żyto mielimy? Co to jest? Ale idiota. No i proszę. To brzmi jak woda. No, niestety, przychodzi nam współpracować. Jest sporo tych stworów i tak jak mówiłem, trzeba będzie trochę powalczyć. Ajajaj, odejść stąd. Na szczęście mam nieograniczoną ilość amunicji w pistolecie, więc będzie to musiała wystarczyć. Dobra, odejdź, odejdź stąd. Wow! Kurczę, zaskoczyły mnie z obu stron. Aj! Dobra, jeszcze raz. Kurczę, nie ma lekko. Jest ich aż trzech. Mniej gadania, więcej strzelania! Dobra, strzelamy, strzelamy na upartego. Postaram się mu celować w ten łeb. Aj, tylko że na razie tu nic nie trafiam. Wow! Okej, muszę wciskać przyciski odpowiednie. I dzięki temu jakoś się wybroniłem. Dobra. Sporo obrywa. Ajajaj, muszę uważać. No i znowu to samo. Wow. Dobra. No gin wreszcie. Kurczę, ile jeszcze czasu. Patrz, kolejny idzie. Dobra, teraz się musimy tym zająć chyba. Aj, kurczę, idzie kolejny. Wow. No i co teraz? Nie
Brać go. Co to było u licha? Co? Strachy na lachy. Strażnicy straszący intruzów. No, to im świetnie wychodzi. Lazarewicz, zrobiłem wszystko, czego chciałeś. Wypuść się. Zawsze się targujesz, ale zagrałeś już ostatnią kartę i przegrałeś. To już chyba koniec twojej przygody, stary. Nie. Jeszcze nie. Chcę, żeby zobaczył Szambalę i umarł ze świadomością, że mu ją odebrałem. Otworzyć bramę! Zdecydowanie za długo byłeś cierniem w moim boku, Drake. Na kolana! Ej, Zoran, mieliśmy umowę. Nie znoszę zdrajców! Czyli dokładnie wiesz, jak znaleźć kamień, więc nie jestem ci już potrzebny. Dzięki. Na kolana! Atakują nas! Co to jest? Są wszędzie! Uwaga! Strzelać, durnie! Cholera! Spory! Boże, skurczę! Uciekaj! Odwrót na most! Ajajaj, pośpieszmy się, musimy stąd uciekać. Wow. Zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Jezu, gdzie ja idę? Dobra, może tędy? Nie wiem, czy ja dobrze robię. Dobra, może tędy. Ajajajajaj. Nie mam teraz nawet czasu, żeby się zastanawiać. Dobra, może tędy? Wow. Dobra, udało się. Ajajaj. O kurcze. Cholera! Podejdź stąd, kurde. Jezu, co tu się dzieje? Zobaczcie tylko na to. Wow. Musimy stąd zjeżdżać i to już! Po tym, jak zobaczyłam to ostatnim razem, nie mogłam spać przez kilka dni. Dobra, idziemy! No i co? Nie ma czasu na zwiedzanie. Nie ma co zwlekać. Idziemy. Na szczęście jakimś cudem udało nam się wyswobodzić z rąk Lazarewicza. No a zobaczymy, jak długo nam się to uda przeżyć. Są bronie, na szczęście pierwsze. Przydadzą nam się na pewno. Wow, co to jest? Aha, jakiś filmik się włączył, dobra. Wybaczcie. Ha. Chyba ktoś trafił tu przed nami. Miejmy nadzieję, że nam się lepiej powiedzie przy wychodzeniu. Ciała leżą tu jakieś 70 lat. Hej! Im się niespecjalnie przydał, ale proszę. Dzięki. Cóż, Lazarewicz i jego ekipa poszli do miasta. Jeśli szybko znajdziemy powrotną drogę,
Wejście powinno być puste. Nie, Chloe, idziemy po kamień Cintamani. Co? Musimy powstrzymać Lazarewicza. Tak? A jak niby chcecie tego dokonać? Dotrzemy do kamienia pierwsi i zniszczymy go. Ej. Chyba nie wierzycie w te wszystkie nadprzyrodzone bzdury. Sam już nie wiem, w co wierzyć. Dobra, jeśli to przegapiliście, ten gość ma żółte papiery. Jest po prostu szurnięty. Myśli, że spełnia jakąś przepowiednię, że kamień da mu władzę nad wszystkim. Nieśmiertelność! Stoimy na środku Szambali, a ty nas pytasz, co jest możliwe? Sama widziałaś, ile kul w niego władowali. Dzieje się tu coś dziwnego. Tym bardziej powinniśmy uciekać, póki jeszcze możemy. Chcę tylko naprawić bieg rzeczy. No i może uratować świat? O Boże. Słuchaj, skarbie. Świat ma to w dupie. Jak nadstawiasz karku, to prosisz się, żeby odrąbali ci łeb. Sama powiedziałaś, że chcesz go załatwić. Chcę, by za wszystko zapłacił, bardziej niż ty. Ale to się nie skończy dobrze. Tylko tak, właśnie tak. Nie. Nie tym razem. No chodź. Co ty na to? Jesteście stuknięci. No dobra, uratujmy ten cholerny świat. Chloe nie do końca się tutaj zgadzała z naszymi bohaterami, ale ostatecznie jednak postanowiła nam pomóc. Nathan planuje tutaj zdobyć jednak kamień Cintamani jednak. Chociaż Chloe planowała stąd uciec jak najszybciej. O nie. Znowu wrogowie. Znowu te stwory. Schowajmy się tu. Do tyłu! Nie dopuszczaj ich! Gdzie one są? Tutaj. Wow. Trudno jest zabić od to! Wiem. I co mam niby zrobić? Jezu. Kurczę. Dobra, muszę uważać, bo jeden strzał powoduje, że ja tutaj prawie ginę. Dobra, a teraz. Ajajaj. Te ich kusze są naprawdę silne, trzeba to przyznać. Rzućmy tam granat może. Nie wiem, czy to wypali. Okej. Jeszcze jeden. Ajajajajaj, nie. Kurczę. No i dobra, trzeba spróbować jeszcze raz. Ale łatwo nie jest. Poczekajmy tutaj na tego. Nie dopuszczaj ich do siebie! Kurczę, może tędy jakoś. Ajajaj. Muszę uważać, kiedy strzelają z tych kurz. Dobra. Jeszcze chwilkę. Żebym tylko ja miał jakieś lepsze bronie, to by było pożądane bardzo przeze mnie. Dobra. Jeszcze trochę. Ajajaj. Kurde. Nie jest łatwo. Dobra, wpakujmy w niego jak najwięcej. Dobra, jeszcze trochę. Dawać, teraz. No jeszcze, kurczę. Nie żartujcie sobie. No, ajajaj, mam brakowało. Kurczę. Chodź tutaj. Staram się mu celować w łeb, ale nie wiem, czy to coś pomoże. Kurczę. Aj, coś tutaj nie wyszło. Jeszcze, kurczę. Nie. Muszę uciekać. Jak najszybciej. Jazda. Dobra, są naboje. Teraz. No nareszcie. I mam też kuszę. A więc bierzemy szybko. Aj, nie trafiłem go. Dobra, teraz trafiłem. Ajajaj. Dobra, chociaż trochę mu nadszarpnę zdrowia tą kuszą właśnie. Kurczę, nie. To jest chyba ostatni, zdaje się, więc muszę uważać naprawdę. Ajajaj.
Dobra. Kusza się skończyła, więc trzeba z powrotem zebrać karabin. No nareszcie. No nie, jeszcze są kolejni. Nie żartujcie sobie, naprawdę. Wiem, że się powtarzam, ale... O nie. Dobra, tutaj go namierzyć. Okej, trafiłem. Kiedy będzie rzucał, to w niego strzelić trzeba. Dobrze. Chyba zginął. No i bardzo dobrze. Uff, tak więc na razie chwila spokoju, ale tylko na razie. No, panie i panowie, co teraz zrobimy? Chyba tędy przejdziemy. Uff, ale naprawdę się można namęczyć z tymi przeciwnikami. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Mi to zawsze nie do końca odpowiadało w tej serii, że... Przynajmniej właśnie w tej pierwszej i drugiej części, że pod koniec mieliśmy do czynienia z takimi stworami. No ale cóż, niestety. Kurczę, jak ja przejdę. Dobra. Chodźmy, dasz radę przeskoczyć. Dobra, może tędy. Okej. O proszę, granaty jakieś przydadzą się na pewno. Dobra, i wchodzimy tutaj. W pogoni za kamieniem Chintamani. Jak ci idzie? O proszę, jest jakaś amunicja? Tak jest. Dobra, i gdzie idziemy? Ej, to sok, tak jak żywica. Jest łatwopalny. Cofnijcie się! Aha, czyli muszę w to strzelić. A to co? O Boże, co to jest? Dobra. Nie wygląda na zbyt straszne. Dzięki temu otwieramy sobie przejścia. No, ale tutaj to nic wielkiego nie zrobiliśmy. Trzeba w to raczej strzelić. Aj, muszę trochę z daleka w to strzelić. Dobra, tutaj też są naboje. Okej. Postaramy się przejść wyżej. Tutaj teraz. I przeskakujemy na to. Okej. No i co dalej? Tutaj raczej nic nie zrobię z tej strony. Chyba też nic. Aha, muszę strzelić to, dobra. I zagadka rozwiązana. Co my tutaj teraz mamy? Tam strzelamy. Teraz jest lepiej, chodźmy. No i dobrze, dzięki temu otworzyliśmy przejście Elenie i Chloe, a zarazem też sobie. Co my tutaj mamy? Moment, widziałem to kiedyś. Oczywiście. Tu musi być kamień Cintamani. A więc tam musimy się dostać najwyraźniej, co? Dobrze. W takim razie myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się podobał, to oceńcie ten filmik, zostawiając łapkę w górę. A także zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!